Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Co prawda dzisiaj atmosfera dosyć zimowa, aura styczniowa chyba wróciła, zawitała i mamy praktycznie piękną pogodę słoneczną i jeszcze no, dosyć dużo na śniegu, ale i tak zebrało się trochę pytań, na które postaram się Państwu dzisiaj odpowiedzieć. Pytań jest sześć, tak naprawdę no, dotyczą takich typowo bieżących spraw, ale również zaczyna się jakby zwiększona akcja marketingowa, gdzie rzeczywiście te reklamy, te oferty, te promocje coraz częściej przychodząc do nas, zaczynają wywoływać u nas ochotę na bycie zapomnianym albo ochotę na to, żeby już ten marketing bezpośrednio nie był wobec nas realizowany. Zatem, nie zabierając więcej czasu, przechodzimy do pytania pierwszego. Czy można pobrać opłatę za realizację dostępu do danych osobowych? Oczywiście, Szanowni Państwo, można byłoby odpowiedzieć jednym zdaniem i tak, i nie. O ile oczywiście samo prawo dostępu do danych osobowych jest uprawnieniem wynikającym bezpośrednio z artykułu 15 ust. 1 ogólnego rozporządzenia i rzeczywiście musimy jako administrator danych pamiętać o tym, że osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do swoich danych. Na początku oczywiście musimy poinformować, jeżeli tego sobie życzy, o tym, czy te dane są przetwarzane, czy też nie. Natomiast jeżeli są przetwarzane, to wtedy jak najbardziej musimy przekazać dosyć dużo informacji, łącznie z kopią tych danych. Bezpośrednio w artykule 12 ust. 5 RODO możemy przeczytać, że realizacja praw osób, których dane dotyczą, określone w artykule 15, od 15 do 22 i artykuł 34, akurat artykuł 34, jak Państwo pamiętacie, jest to poinformowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych, są wolne od opłat. Czyli tutaj ta moja krótka, wstępna odpowiedź, że nie, jak najbardziej jest uzasadniona. Ale ustawodawca zwrócił uwagę na sam fakt, że zdarzają się ludzie, którzy z sobie znanych tylko powodów dosyć często niepokoją administratora danych osobowych a propos realizacji swoich praw. I w sytuacji, w której rzeczywiście stwierdzimy jak administrator danych, że te żądania są zbyt częste albo zbyt utrudniają nam bieżącą pracę, to rzeczywiście możemy wprowadzić opłatę, która no, nie może być niestety jakąś wygórowaną, domyślną, czy wymyśloną sobie od tak, jak to mówi się popularnie, po złości. Natomiast musi być to rozsądna opłata, która uwzględnia rzeczywiście te koszty administracyjne. I tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład zwrócić uwagę na outsourcing tego typu czynności administracyjnych, które rzeczywiście mogą być już wyższe, aniżeli te parę groszy za wykonanie kserokopii, czy za ewentualnie kartkę papieru. Tutaj już trzeba byłoby wtedy pamiętać o ewentualnie właśnie tej tak zwanej robociźnie. I tutaj jak najbardziej jestem skłonny stwierdzić, że jest to świetne rozwiązanie, biorąc pod uwagę na przykład ustawę o dostępie do informacji publicznej. Ci z Państwa, którzy wiedzą, o jakim akcie prawnym mówię, doskonale zdajecie sobie sprawę, że podlegacie pod tryb wnioskowy z artykułu 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, kiedy naprawdę bez podstawy prawnej, bez wykazania interesu prawnego, każdy obywatel może zwrócić się do podmiotu publicznego o przekazanie wszystkiego, co jest informacją publiczną, a tak naprawdę do końca znowu nie wiemy, co tą informacją publiczną jest. Zatem tych pytań bywa czasami dosyć dużo. Te pytania często są powiązane gdzieś tam biznesowo czy marketingowo z wnioskodawcą. Natomiast takiego rozwiązania w ustawie o dostępie do informacji publicznej nie ma, a bardzo szkoda, bo właśnie taki zapis, który by umożliwiał pobieranie opłat, byłby rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. Są tam oczywiście zapisy, można powiedzieć, też idące w tą stronę, które wskazują na możliwość pokrycia kosztów przygotowania tej informacji publicznej, no ale nie jest to tak fajnie wprost napisane jak w RODO, że rzeczywiście chodzi o ustawiczny charakter
Co prawda, żebyśmy nie zapomnieli, a propos rozważania tych kosztów pobieranych za realizację praw osób, których dane dotyczą, że obowiązkiem administratora danych jest wskazanie, że żądanie jest albo nieuzasadnione, albo rzeczywiście jest za często powtarzane, czyli jak to ładnie zostało ujęte w RODO, ma nadmierny charakter. I o tym niestety musimy pamiętać. Tu dobrze byłoby prowadzić rejestr realizacji praw osób, których dane dotyczą. Ci z Państwa, których obsługujemy, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, no to oczywiście wiecie Państwo, że taki rejestr jest prowadzony. I on rzeczywiście może ułatwić nam realizację potem właśnie wskazania na nadmierny charakter, a więc realizację pobierania dodatkowych opłat. Też przypominam Państwu oczywiście, że czat jest włączony, można dodatkowe pytania zadawać, gdyby się takowe pojawiły w toku tych naszych rozmów. Przechodzimy zatem do pytania drugiego. Jaki jest termin na udzielenie odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą? Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że artykuł 12 ust. 3 mówi o tym, że udzielamy informacji, realizujemy wnioski osób czy żądania osób, których dane dotyczą, a wynikające z praw, wynikające z artykułów od 15 do 22 niezwłocznie. To niezwłocznie oczywiście w zależności od struktury administratora danych, od zasobów ludzkich, a w obecnym czasie, kiedy mamy pandemię koronawirusa, to wiadomo, że te osoby w większości przypadków będą pracowały zdalnie, a więc nie zawsze da się udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie zawsze da się zrealizować to uprawnienie wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia, mówiąc kolokwialnie, od ręki. Zatem ustawodawca wyraźnie wskazuje na termin wykonania, miesięczny termin wykonania takiego żądania, udzielenia odpowiedzi na ten wniosek. Natomiast pamiętajmy również o jednej rzeczy. W sytuacji, w której nie będziemy mogli takiego wniosku zrealizować, podajemy w terminie miesiąca tę właśnie informację, że nie możemy zrealizować wniosku ze względu, no i tutaj te mogą względy być różne, na przykład ze względu na brak dostępu do bazy danych albo skomplikowaną kwerendę, którą trzeba wykonać w bazie danych, aby te dane na przykład usunąć, albo tych danych przetwarzamy na tyle dużo, że musimy, zanim je zgromadzimy, to rzeczywiście może potrwać to dłużej aniżeli miesiąc. I w tej sytuacji rzeczywiście taką informację przekazujemy osobie, której dane dotyczą. Z tym, że jednocześnie możemy przedłużyć udzielenie tej odpowiedzi, realizację tego wniosku o kolejne 2 miesiące. Czyli tak naprawdę mamy kwartał na realizację żądań osób, których dane dotyczą. Jest to naprawdę długi okres czasu, w którym możemy sobie spokojnie poradzić z każdym żądaniem, które wpływa do punktu kontaktowego albo bezpośrednio do kancelarii czy sekretariatu administratora danych. Warto zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, również na zapis artykułu 12 ust. 4 RODO, który wskazuje, że no, są sytuacje, które bezpośrednio spowodują, że nie będziemy podejmowali żadnych działań na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, również z bardzo prostej przyczyny. Może się okazać, że tych danych nie przetwarzamy. Może jesteśmy tylko podmiotem przetwarzającym, a z umowy powierzenia przetwarzania danych wynika, że nie jesteśmy zobowiązani do realizacji praw osób, których dane dotyczą, tylko kierujemy je bezpośrednio do administratora danych, ponieważ takie rozwiązania też są do przyjęcia. W przypadku, kiedy nie podejmujemy działań, ponieważ nie mamy możliwości zrealizowania żądania osoby, po prostu nie przetwarzamy jej danych osobowych. Taki najprostszy przykład, no to również w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania musimy poinformować osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia tych działań. Rzadko się zdarza, żebyśmy rzeczywiście nie podejmowali takich działań, rzadko się zdarza, żeby osoba przesyłała nam jakieś żądanie, nie będąc podmiotem danych, które przetwarzamy. Ale może się taka sytuacja rzeczywiście nawet przez pomyłkę zdarzyć. Musimy pamiętać o tym, że procedura zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem obliguje nas do tego, aby właśnie w ciągu miesiąca taką przekazać. Czyli najprościej mówiąc, nie możemy całkowicie zlekceważyć jakiegokolwiek wniosku,
jakiegokolwiek żądania, musimy taką informację, na taki wniosek udzielić stosownej informacji. Bardzo często mówię o tym na różnych szkoleniach przy okazji korzystania z prawa do bycia zapomnianym. Pamiętajcie Państwo, że to żądanie najprościej zrealizować, kiedy rzeczywiście jedyną przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli zgoda, o której mowa w artykule 6 ust. 1 litera A albo w artykule 9 ust. 2 litera A. W tej sytuacji rzeczywiście to żądanie będzie bardzo proste do zrealizowania, ale w sytuacji już innej, w której nie była to przesłanka jedyna, bądź też w ogóle nie była to przesłanka przetwarzania danych osobowych, zrealizowanie tego prawa może nie być możliwe. Wystarczy, że inny przepis prawa nakłada na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych przez okres wskazany na przykład w normatywie kancelaryjnym albo jest niezbędny do realizacji prawa pracownika do przechowywania danych osobowych. To pamiętacie Państwo, stare akta 50 lat, nowe 10, jeżeli prowadzimy je w wersji elektronicznej. Także tutaj w takich sytuacji nie ma możliwości skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Zatem nie możemy zlekceważyć wniosku osoby, tylko udzielić jej prawidłowej odpowiedzi, że ze względu na brak możliwości usunięcia danych osobowych, który wynika bezpośrednio, i tu podajemy podstawy prawne, nie możemy zrealizować pani wniosku o bycie zapomnianym. Także pamiętajmy o tym, że dla tak naprawdę dobrego kontaktu z osobami, których dane dotyczą, dla takiej prawidłowej, wzajemnej relacji jasnej, rzetelnej i transparentnej, o której zresztą również mowa przecież w artykule 12 w ustępie 1. Warto jest, aby te wszystkie informacje były wyjaśniane na bieżąco i bezpośrednio, żebyśmy nie pozostawiali sobie żadnych niedomówień, tak aby sfrustrowana osoba nie chciała, nie daj Boże, skorzystać ze skargi, bądź też z jakiejś innej formy ochrony prawnej przed sądem. Nie jest nam to do niczego potrzebne, a zawsze sąd zarzuci nam to, że przecież obowiązkiem naszym było powiadomienie osoby o powodach niepodjęcia działań, niż nasze wytłumaczenie, że wniosek czy też żądanie osoby był nieuzasadniony. Przechodzimy zatem, Szanowni Państwo, do pytania trzeciego. Zgodnie z jaką podstawą prawną mogę zabronić przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego? Rzeczywiście marketing bezpośredni został dosyć wyraźnie wpisany w przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Szczególnie istotne jest to, że już motyw 47 wskazuje, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych celów marketingu bezpośredniego. A więc rzeczywiście wskazano to jako przesłankę legalności przetwarzania danych. No niestety nie jesteśmy do końca w sytuacji komfortowej, ponieważ poza tym marketingiem bezpośrednim, poza przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mamy jeszcze przepisy szczególne, chociażby ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chociażby zapisy kodeksu cywilnego, które wskazują również na przesyłanie oferty handlowej. Nie mówiąc już o tym, że ten marketing bezpośredni realizowany przez telefony, czy stacjonarne, czy komórkowe jest niczym innym jak przetwarzaniem, czy wykorzystaniem urządzeń końcowych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Zatem owszem, zaczynamy od motywu 47, że marketing bezpośredni jak najbardziej jest prawnie uzasadnionym interesem. I oczywiście ta przesłanka również została wskazana wyraźnie w artykule 6 ust. 1 litera F RODO, kiedy rzeczywiście to przetwarzanie jest niezbędne do tych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. No i tym interesem jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Zawsze mówimy i przypominamy, że najbezpieczniej jest wykorzystywać te dane osobowe, przetwarzać dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych klientów, ponieważ tutaj rzeczywiście mamy ewidentnie tą przesłankę uzasadnioną. Natomiast wobec danych osobowych, które znajdziemy w internecie, no to już może być problem rzeczywiście wynikający z tych przepisów szczególnych, które wcześniej przedstawiłem, czyli chociażby z ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną bądź prawa telekomunikacyjnego. I tutaj zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby najpierw uzyskać zgodę na przedstawienie oferty handlowej. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie,
które oczywiście zawsze zalecamy. Natomiast w niektórych sytuacjach może okazać się również możliwe wykorzystanie ogólnie dostępnych danych w internecie do tego, aby przekazać tę informację administratorom danych, że ich dane wykorzystujemy, czyli podmiotom, które możemy znaleźć, ich dane osobowe możemy znaleźć w CIDG albo w KRS-ie. Jeżeli chodzi natomiast o samą podstawę prawną, kiedy możemy zabronić przetwarzania danych, no to tutaj najprostszym rozwiązaniem nie będzie cofnięcie zgody, prawda? Ponieważ zgoda nie jest tutaj przesłanką legalności. Tą przesłanką legalności jest prawnie uzasadniony interes osoby, której dane dotyczą. Zatem korzystamy z artykułu 21 RODO, czyli z prawa do sprzeciwu. Ustęp pierwszy wyraźnie wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Oczywiście z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na artykule 6 ustęp 1 litera E lub F. No i oczywiście nas jak najbardziej w tej chwili interesuje ta przesłanka określona w artykule 6 ustęp 1 litera E. Również ten sprzeciw dotyczy jak najbardziej profilowania. I tutaj odpowiedzią na pytanie jakby bezpośrednio będzie wystąpienie do administratora danych z żądaniem bezpośrednio wynikającym z artykułu 21. Warto również zwrócić uwagę na ustęp 2 tego artykułu 21, który znowu odnosi się bezpośrednio do marketingu bezpośredniego. Trochę tautologicznie to zabrzmiało, a więc powiem inaczej, że wprost do marketingu bezpośredniego. Ustęp 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Czyli pozostałe dane, oczywiście dane zawarte w programie do wystawienia faktur, czy w programie księgowym, czy w ogóle umieszczone na fakturach papierowych, drukowanych, są nadal przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. I tutaj co do tego nie ma wątpliwości, natomiast sam sprzeciw dotyczy rzeczywiście tego marketingu bezpośredniego. Kolejna rzecz, która powinna jakby uspokoić pytającego, a propos tego naszego pytania trzeciego, to jest to, że rzeczywiście w momencie złożenia takiego sprzeciwu przetwarzanie danych osobowych powinno być wstrzymane, czyli już nie powinny być te dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych. Nie ma tutaj żadnego okresu karencyjnego, nie ma tutaj żadnego okresu debatowania tak naprawdę o tym, czy ten wniosek jest słuszny, czy też nie. Administrator danych po otrzymaniu takiego żądania powinien niezwłocznie przestać przetwarzać dane osobowe. I tutaj oczywiście, o ile pamiętacie Państwo, że ta realizacja terminów, mówiliśmy o tym już dzisiaj, wynosi nawet na upartego do 3 miesięcy, no to jeżeli chodzi o realizację tego prawa, no tutaj niestety wydaje mi się, że organ nadzorczy nie byłby łaskawy, gdybyśmy rzeczywiście po 3 miesiącach dopiero zablokowali newsletter tej osoby, która na przykład by chciała skorzystać z tego prawa sprzeciwu wobec właśnie otrzymywania wiadomości z naszego newslettera. Także starajmy się te wnioski wynikające z artykułu 21 realizować naprawdę tak szybko, jak to jest możliwe. Zapominamy również o jednej bardzo ważnej rzeczy. W przypadku, kiedy korzystamy już na przykład z mailingu i wysyłamy informacje tekstowe do różnych odbiorców, warto byłoby, aby ta pierwsza wiadomość, czy przy rejestracji w regulaminie, czy w przypadku, kiedy korzystamy z tej przesłanki wobec naszych klientów, wysyłając pierwszy raz taką informację, powinniśmy umieścić wyraźne oświadczenie, w którym wskazujemy zgodnie z artykułem 21 ust. 4, że w każdym momencie, w każdej sytuacji osoba, której dane dotyczą, a te dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, można złożyć skutecznie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. I tutaj chyba często administratorzy danych zapominają o takim obowiązku, który spoczywa na nich na mocy rozporządzenia. Także warto byłoby przejrzeć te procedury. My oczywiście dla naszych klientów cały czas te procedury analizujemy i
tam, gdzie widzimy potrzebę, to bezpośrednio do Państwa się zwracamy. Natomiast pozostali dzisiejsi słuchacze proszeni są o to, żeby rzeczywiście weryfikować takie konteksty przetwarzania, gdzie mamy marketing bezpośredni i gdzie zapominamy o wskazaniu możliwości żądania realizacji prawa wynikającego z artykułu 21, czyli prawa do sprzeciwu. Kolejne pytanie w dniu dzisiejszym, pytanie czwarte. Czy potrzebują innych oświadczeń lub upoważnień w związku z pracą zdalną? No, szanowni Państwo, praca zdalna rzeczywiście wprowadza dosyć dużo problemów. O ile wydawałoby się w telewizji to, co oglądamy, bardzo proste, łatwe i przyjemne, o tyle w praktyce jest to trudne. Już nie mówiąc o tym, że nie wszystkie stanowiska pracy możemy przenieść do pracy zdalnej. Ale pomijając jakby ten aspekt, zakładając, że rzeczywiście tak jest, czyli możemy te dane w ten sposób przetwarzać zdalnie, no to pamiętajmy o tym, że każdy nowy pracownik otrzymuje do podpisania oświadczenie. W tym oświadczeniu zobowiązuje się do tak naprawdę kilku rzeczy, przynajmniej patrząc na ten nasz wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy. I jest on bardzo komplementarny. To oświadczenie o zachowaniu tajemnicy jest adekwatne do nowego kontekstu przetwarzania, którym jest praca zdalna. Zatem nie ma potrzeby, żeby pracownicy w tym nowym kontekście przetwarzania składali nam nowe oświadczenia, że również zachowają w tajemnicy dane osobowe, co do których będą mieli dostęp w ramach wykonywania pracy zdalnej, ponieważ to już jest wyraźnie wskazane, ten obowiązek zachowania tajemnicy już nawet w tym pierwszym punkcie naszego oświadczenia o zachowaniu tajemnicy. Oczywiście, jeżeli chodzi o pozostałe punkty oświadczenia, no to również zostali zobowiązani do przestrzegania obowiązujących procedur ochrony danych osobowych. I tutaj warto jest pamiętać, aby to rozwiązanie, które byłoby idealne, to rozwiązanie polegające na pracy zdalnej na sprzęcie administratora danych, czyli na sprzęcie pracodawcy. Dalej mamy zapewniony dostęp tylko dla osób upoważnionych, czyli pozostali członkowie rodziny nie będą mogli zalogować do tego laptopa służbowego i to dla nas ma najlepsze rozwiązanie. Natomiast w przypadku, kiedy pracownicy pracują zdalnie na swoich maszynach, no to tak jak Państwu opowiadałem już na poprzednim naszym spotkaniu wtorkowym albo na innych spotkaniach dotyczących bezpośrednio pracy zdalnej czy kształcenia zdalnego, musimy starać się, aby te konta były rozdzielone. Konta użytkowników komputera czy użytkowników systemu Windows, bo chyba w nim najczęściej pracujemy. Nie łączmy pracy zdalnej z naszymi prywatnymi zainteresowaniami, czy też naszą prywatnym spędzaniem czasu wolnego w internecie. Może dojść do przecież nieumyślnego, ale naruszenia ochrony danych osobowych, za które no, rzeczywiście będziemy odpowiadać, bo pamiętajcie Państwo, że obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego spoczywa na inspektorze ochrony danych, który wskazując naruszenie zobowiąże jednocześnie, czy przekaże taką informację, że administrator danych jest zobowiązany do zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Także starajmy się, aby takich naruszeń w związku z pracą zdalną również nie było. Jeżeli mamy regulamin pracy zdalnej, a z tego co wiem, większość z przedsiębiorców, większość z podmiotów publicznych również takie regulaminy pracy zdalnej tworzyło na potrzeby specustawy artykułu 3, przypominam, to warto pamiętać o tym, że dodatkowe oświadczenia, dodatkowe upoważnienia nie będą wymagane. Sam regulamin pracy zdalnej musi być w jakiś sposób przekazany personelowi. W zależności od tego, oczywiście, o jakiej jednostce mówimy, może to być jakieś tam zarządzenie wewnętrzne, może to być rozkaz w przypadku jakichś służb mundurowych, czy jakiś ogólnik, który wysyłamy pocztą mailową. Także ta forma, którą sobie przyjmiemy, czy oczywiście ten regulamin pracy będzie oddzielnym dokumentem, który będzie stanowił załącznik do regulaminu pracy, czy to będzie zapis w normatywie kancelaryjnym, czy w instrukcji kancelaryjnej, która będzie umożliwiała również wynoszenie dokumentacji poza obszar przetwarzania administratora, czyli zabieranie dokumentów fizycznie do domu i praca na nich, czy to będzie wysłanie mailem przez kierownictwo takiej informacji o regulaminie pracy zdalnej,
już sam ten fakt będzie zobowiązywał pracowników do tego, żeby tego regulaminu pracy zdalnej przestrzegać. I nie możemy tutaj jakby na siłę dodatkowych oświadczeń czy też upoważnień stosować. Natomiast jeżeli nie wprowadzamy takiego regulaminu pracy zdalnej, to rzeczywiście dodatkowy dokument, który przygotowujemy dla każdego pracownika, będzie dobrym rozwiązaniem. Ale w nim wpisujemy reguły korzystania z komputera czy też komputera domowego, reguły korzystania z poczty, zasady zabezpieczenia komputera prywatnego, czyli obowiązek posiadania chociażby programu antywirusowego, utworzenie odrębnego konta, nieprzesyłanie informacji prywatnych pocztą służbową itd., itd. W zależności od tego oczywiście, jakie Państwo sobie wymagania wprowadzicie. Wówczas takie pismo ogólne jak najbardziej będzie również do przyjęcia, ale pamiętajmy o tym, że to mają być zasady, a nie kolejne oświadczenia, bo te oświadczenia zostały już złożone. Natomiast jeżeli chodzi o upoważnienia, no to nadal nie zmienia się zakres upoważnień. Czy pracownik pracuje na miejscu, czy pracuje zdalnie, nadal przetwarza te same dane osobowe. To, że zmieniła się forma przetwarzania danych osobowych, dla kontekstu i procesu przetwarzania nie ma najmniejszego znaczenia. Ewentualnie można pokusić się w przypadku wdrożenia jakiegoś nowego systemu informatycznego o to, żeby zaktualizować wykaz zbioru danych osobowych, bądź też rejestr czynności przetwarzania. Kolejne pytanie, szanowni Państwo, pytanie piąte, ono trochę się wiąże z poprzednim. Czy mogę pracować zdalnie na własnym komputerze? Wydaje mi się, po rozmowach prowadzonych ze służbami informatycznymi różnych przedsiębiorców, różnych podmiotów publicznych, wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Ale oczywiście z zapewnieniem zasad zabezpieczenia danych osobowych. Czyli minimum, jeżeli chodzi o laptopy, no to minimum oddzielne konto. Foldery, w których przetwarzamy dane osobowe, otrzymane mailem czy pobrane z jakiegoś systemu internetowego naszego pracodawcy, powinny zostać zaszyfrowane, czyli powinny być zawsze w tej formie bezpiecznie przechowywane, chyba że korzystamy oczywiście ze sprzętowego zabezpieczenia, zaszyfrowania laptopa czy komputera. Zapewne niewielu pracowników posiada systemy Windows w wersji professional albo wyższej, które mają zaszyte oprogramowanie do szyfrowania, które jak najbardziej powinno być wykorzystywane również prywatnie, no ale wiadomo, że ono jest dołączane dopiero do tej wersji professional. Można byłoby przeanalizować pracę zdalną na własnym komputerze na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płaszczyznę sprzętową, no to tutaj, tak jak wspominałem, ważne jest zabezpieczenie antywirusowe, firewallowe, zabezpieczenie rzeczywiście w rozumieniu takiego bezpieczeństwa sieciowego. Chyba w niewielu podmiotach, bo pewnie Państwo przyznacie mi rację, nie korzysta się z sieci Wi-Fi. Sieć jest zawsze rozłożona, jest to sieć kategorii 5, 7, 6, 7, natomiast oczywiście jest to kabel bezpośrednio wpięty czy do laptopa, czy do komputera stacjonarnego. Oczywiście to daje największe bezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ najczęściej przedsiębiorcy czy pracodawcy będą korzystać ze sprzętowego firewalla. Nam pozostaje oczywiście stosowanie najlepiej kompleksowych rozwiązań typu Internet Security, czy jakakolwiek inna formuła. Chodzi o to, że mamy tam program antywirusowy, antypishingowy, firewall, zabezpieczenie przeglądarki itd., itd., czyli takie kompleksowe oprogramowanie. Natomiast oczywiście, że zawsze lepszy będzie sprzętowy firewall, ale to urządzenie kosztuje no, dosyć dużo. Jeżeli chodzi o licencję, tutaj musimy na to zwrócić uwagę i to jest oczywiście rola informatyka, aby przeanalizował właściwe zapisy licencji, ponieważ w niektórych przypadkach te licencje, z których korzystamy, mogą być licencjami bezpłatnymi tylko do użytku domowego albo do użytku prywatnego, więc ciężko byłoby pogodzić używanie takiego oprogramowania, takiej licencji bezpłatnej albo licencji do użytku domowego z wykonywaniem zadań służbowych. Będzie to nic innego jak złamanie zasad licencji. I tu mogą powstać potem problemy. Oczywiście pracodawca powinien zapewnić licencję na oprogramowanie. Jeżeli chodzi o te licencje Microsoftu, szczególnie mówiąc o pakiecie office'owskim, to tutaj nie ma żadnego problemu. Tak, te, w zależności od tego, jakie zostały kupione, mogą zostać licencje przeniesione niezwłocznie nawet na komputer prywatny użytkownika i na ten czas pracy zdalnej,
ta licencja mogłaby być przez niego wykorzystywana. Wspominałem o zasobach sieciowych i sieci LAN. Oczywiście mamy zasoby sieciowe, mamy backupy, mamy macierze, które w różnym trybie RAID pracują, tak żeby zabezpieczyć wszystkie dane osobowe, które przetwarzamy. Natomiast pamiętajmy o tym, to, o czym już zresztą my mówiliśmy, o tym, że w domu mamy tylko Wi-Fi. Także warto byłoby pomyśleć o VPN-ie, warto byłoby pomyśleć o rozwiązaniach pracy grupowej, o pracy zdalnej w tym rozumieniu, że mamy dostęp do chmury, w której przetwarzamy dane osobowe zdalnie. Również pamiętajmy o tym, co powiedziałem, czyli kontach użytkownika. Wymuśmy na tym, żeby użytkownik pracując zdalnie rzeczywiście stworzył to konto do pracy zdalnej, ponieważ najczęściej w pracy nawet nie wie o tym, że pracuje w domenie, że posiada jakieś role użytkownika. W przypadku Microsoft Active w domenie, która została stworzona przez firmę Microsoft, mamy role, które są określone w GPO. Także to jest jakby, to się dzieje jakby poza użytkownikiem, on nawet na to nie zwraca uwagi, ale to bezpieczeństwo dzięki takiemu rozwiązaniu jest o wiele wyższe. Dlatego w tej relacji pracy zdalnej musimy pamiętać również o tej płaszczyźnie, o tym bezpieczeństwie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, prywatnych systemach informatycznych naszego pracownika. I pytanie ostatnie, które dosyć często pojawia się, jeżeli chodzi o nasze spotkania wideokonferencyjne, czyli tą informację, tą relację, którą jakiś czas temu już wprowadziliśmy, czyli zastąpienie naszych spotkań, naszych przyjazdów do Państwa wideokonferencjami. To rozwiązanie jest przyjęte przez nas, wydaje mi się, bardzo proste i bardzo szybkie. Ustalacie Państwo wygodny dla Was oczywiście termin spotkania, bo my musimy po prostu być w tym momencie wolni, także to jest ten element ustalenia terminu. Ale załóżmy, że macie Państwo najwygodniejszy dla siebie termin. Wysyłacie do nas maila na adres wideokonferencji@idpo.pl. My weryfikujemy, czy ten termin jest wolny, zabezpieczamy ten termin, rezerwujemy go i wysyłamy do Państwa takie zaproszenie o różnych nazwach. Może być mój webinar, może być spotkanie, może być odprawa w sprawie, czy coś tam. To już jak tam wymyślimy sobie ten temat spotkania, wysyłamy do Państwa, jest link, który można kliknąć od razu, wygenerowany przez dołącz. Oczywiście termin jest wskazywany. Jeżeli nie, no to procedujemy w celu ustalenia tego terminu, który będzie najbardziej dogodny dla nas wszystkich. I proszę mi wierzyć, że takie spotkania w momencie, kiedy przełamiecie Państwo swoje jakieś opory, są bardzo konstruktywne i bardzo, bardzo wygodne. Rzeczywiście dalej zapewniają nam tą całkowitą ochronę danych osobowych i nawet prowadząc audyty, możemy rzeczywiście pokusić się o to, aby prowadzić te audyty za pomocą właśnie wideokonferencji. I takowe już prowadziliśmy. Powiem Państwu szczerze, że ciekawie to wygląda. Myślę, że można naprawdę rozważyć nawet taką pracę przez najbliższy miesiąc czy dwa, jeżeli będzie taka potrzeba. Także zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji. Przesłaliśmy również ostatnią informację o tym, że nasza infolinia działa całodobowo, tak abyście Państwo mieli tą świadomość, że jesteście cały czas właściwie zabezpieczeni, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Natomiast nasze punkty kontaktowe, czy nasz punkt kontaktowy, to muszę Państwu powiedzieć, że coraz częściej pojawiają się tam pytania dotyczące godzin pracy Państwa jako administratorów danych osobowych. Informacje o tym, że są problemy z dodzwonieniem się, z brakiem odpowiedzi na przesyłane maile. Także cały czas odpowiadamy, że to oczywiście w większości przypadków jest pewnie praca zdalna i te problemy z kontaktem, z łącznością mogą również wynikać z tym, że na miejscu pracy pozostają tylko ograniczone zasoby ludzkie. Ale jeżeli chodzi o same dane osobowe, to rzeczywiście widać dosyć duży spadek wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, pytań, które by dotyczyły bezpośrednio przetwarzania danych osobowych. Chyba wszyscy jesteśmy w tym czasie najbardziej zainteresowani informacjami o rozwoju pandemii, o rozwoju epidemii koronawirusa, a te sprawy bezpośrednio dotyczące ochrony danych osobowych chyba troszeczkę zeszły na drugi plan.
z czego bardzo się cieszymy, ponieważ no, ciężko było w niektórych przypadkach realizować prawa osób, których dane dotyczą na tak wysokim poziomie jak dotychczas, czyli w ciągu 24 godzin, no i później w ciągu 48 godzin realizowaliśmy w zasadzie każde żądanie osoby, której dane dotyczą. Te ograniczone zasoby państwa personelu powodują, że troszeczkę ten proces został wydłużony, ten proces decyzyjny, proces komunikacji również, zatem no, staramy się, żeby te 72 godziny to był już ten maksimum. To było wszystko, jeżeli nie ma dodatkowych pytań w dniu dzisiejszym do tych pytań, które zadałem, albo pytań, które może pojawiły się przy okazji omawiania tych sześciu. To bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Wpływają też do nas informacje z pewnymi potrzebami nowych, takich definiowanych, dedykowanych szkoleń. Będziemy starali się specjalnie dla Państwa je realizować. Czas jest sprzyjający, jeżeli chodzi o te wideokonferencje i możliwość przy okazji pracy zdalnej. Większość osób będzie miała taką możliwość, żeby w nich uczestniczyć. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy. Zawsze te informacje pojawiają się na naszej stronie rodo.clickmeeting.pl. Ewentualnie oczywiście przesyłamy również w postaci mailingu te nasze informacje. Można również na naszej stronie internetowej zobaczyć wpisy dotyczące nowych szkoleń. Życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu również dużej cierpliwości w tej naszej domowej izolacji, no ale cały czas jesteśmy w kontakcie, także mam nadzieję, że nie ma jakby tutaj z tej strony żadnych problemów. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę miłego dnia, pozdrawiam, do widzenia.